Nazywam się Bartosz Zalewski, a to moje autorskie podsumowanie roku 2020. Pandemia w roku 2020 sprawiła, że śmierć ludzi z innych powodów niż zabójczy wirus stała się odrobinę passé, lub jak to mawia młodzież, w ogóle nie jazzy, kombucha. Nie wiem, czy tak mówi młodzież. Wiem, że na wieść, że dalej w Afganistanie giną ludzie, wielu z nas reaguje jak na informację, że w telewizji dalej leci agrobiznes. Ha! Nie dość, że leci, jest to jedyny program z nagością bez cenzury przed 12. W związku z tym, że wojny zdają się odrobinę staromodne, traktat o zawieszeniu działań zbrojnych podpisali afgańscy talibowie i Stany Zjednoczone Ameryki. Przy okazji warto zwrócić uwagę na nierówność obu stron. Jedna to banda wojowniczych pyszałków, którzy przekonani o słuszności swojej ideologii zmuszają stojące za nimi społeczeństwo do bezgranicznego oddania. A druga to ludzie, którzy też tacy są, ponieważ jesteście tacy sprytni, że odgryliście, dokąd ten żart zmierza. Konflikt afgańsko-amerykański obchodził w tym roku 18 urodziny. Co ciekawe, nie byłby w stanie kupić legalnie alkoholu w żadnym z krajów w nim biorących. Jak pamiętamy, inwazja USA z 2002 roku była bezpośrednią reakcją na zamachy z 11 września 2001 roku, dokonane przez saudyjskiego zamachowca nomen omen, a co miał robić, Osamę Bin Ladena, oraz na posiadanie broni masowej zagłady przez Irak. Jasne, bo to wszystko ma sens. Same potyczki militarne US Army oraz sojusznicy wygrali w cuglach, ale osiągnięcie celów okupacji szło już jak jazda okrakiem na trzynogim osiołku. Swoją drogą, trzynogi osiołek to był mój pseudonim w sekcji wyciskania ciężarów w małomickim klubie sportowym. W konflikt zaangażowali się nie tylko dzielni żołnierze Call of Duty, ale także wspomniani sojusznicy, do których należała, tak jest moi drodzy, Polska, biało-czerwoni. W końcu, to nie nas bito, ale my biliśmy. Myśmy inwadowali. Nigdy tak nie było w ubiegłym stuleciu. Oczywiście poza Czechosłowacją w 68 albo Kosowem, a potem Irakiem. Słuchajcie, na wojnach liczy się przede wszystkim przekonanie o własnej prawomyślności, a nie łzy matek na gruzach ich domów. Ważne, że Polacy i inne nacje zaznali trochę słynnej afgańskiej gościnności, zazwyczaj w formie bomb i pocisków. A sens całej zawieruchy najłatwiej podsumować, że do dziś wielu z nas nie pamięta nie tyle, że to się skończyło, ale nawet, że miało miejsce. Z wojną afgańską więc jest trochę jak z Gangnam Style albo Kubą Wojewódzkim. W trakcie trwania nie byliśmy świadomi szkód, które nam wyrządza, a post factum nie byliśmy do tego zdolni. Wybraliśmy, niczym Archimedes, wyparcie. Starcie wypalało się w kolejnych latach sporadycznego mordowania, więc chyba u obu stron przeważyła chęć wyplątania się z tego konfliktu, bo i w Afganistanie, i w USA dorasta pokolenie osób, które nie zna czasów sprzed wojny. Niestety, podpisany traktat ma wszelkie znamiona umowy o pracy w Polsce. Nie zadowala nikogo i jest tylko żałosną zasłoną dla raka toczącego tkankę społeczną. Ale z drugiej strony, z wojnami jest jak z chorobami wenerycznymi, czyli Donald Trump uwielbia je mieć.